Kontynuujemy taktykę przelotową. W przelotach szybowcowych zależy nam na tym, żeby jak najszybciej przelecieć dany odcinek trasy, to znaczy mieć jak największą prędkość przelotową. I teraz mniej więcej omówimy, na czym to polega. Normalny, zwykły przelot szybowcowy polega na tym, że latamy, że tak powiem, od jednego wznoszenia termicznego, czyli od komina termicznego do drugiego. Powiedzmy, że tu jest tam ziemia. I sytuacja jest taka, że przylatujemy do jednego komina i wznosimy się w tym kominie, wznosimy, latając do pewnej wysokości, która jest tam, ponieważ rozkład prędkości w kominie też z wysokością też się zmienia, jest to jakiś optymalny moment wyjścia z tego komina i polecenia pod następną chmurkę. Przylatujemy do drugiego komina i zaczynamy się tu wznosić do samej góry, żeby odzyskać tą samą wysokość. Czyli tutaj mamy taką, że przelatujemy odległość, którą normalnie oznaczamy jako S, czyli droga nasza od jednego komina do drugiego. Na razie, żeby było łatwiej, to myślimy, że nie ma żadnego wiatru, tylko jest bezwieczna pogoda. I w tym kominie wznosimy się z prędkością W wznoszenia. Oczywiście to jest prędkość wznoszenia już szybowca. Nie prędkość wznoszenia powietrza w kominie, tylko prędkość wznoszenia szybowca. I zakładamy, no bo musimy coś założyć, że w drugim kominie mamy taką samą prędkość wznoszenia. Nie jest to, że tak powiem, zbyt nieoptymistyczne założenie, bo jak warunki są ustabilizowane, to możemy trafiać na takie same wznoszenie. A tutaj przelatujemy z tego komina do drugiego komina, przelatujemy szybowcem po jakiejś trasie i z jakąś prędkością własną VS, czyli na tym odcinku po drogi VS mamy prędkość VS, to jest to prędkość przelotowa. To ta prędkość oczywiście, no tutaj liczymy, że ona, ponieważ jest skierowana w dół, to tu mamy prędkość opadania oznaczoną opadania własnego, no bo szybowiec ma swoją własną prędkość opadania. Niestety sytuacja jest taka, że jeżeli w kominach termicznych powietrze się wznosi do góry i tych kominów jest dużo w całej przestrzeni, to powietrze później musi z powrotem opaść w dół, no bo nie ma możliwości, żeby tutaj powstała próżnia. Więc jak tu zasysamy powietrze, to tu jest powietrze pobierane stąd i zasysane w górę. W związku z tym tutaj powietrze opada, czyli pomiędzy kominami powietrze opada, w związku z tym szybowiec będzie miał dodatkowo jeszcze prędkość, my ją nazywamy duszenia, bo to są duszenia, prędkość duszenia oznaczane małą literką albo dużą, to już jest obojętne.